Siemano, witajcie na kanale Git, ja jestem Burzyk. Testujemy dziś dla Was bardzo fajną klawiaturę mechaniczną Razer Black Widow X Chroma, czyli taka no prawie najbardziej wypasiona z wersji oferowanych przez Razer klawiatura mechaniczna, stworzona, nie ukrywajmy, przede wszystkim dla profesjonalnych graczy. Dlaczego? Dlatego, że wytrzymuje 80 milionów kliknięć. Wiadomo, są to suche dane, niewiele mówią, ale jest to naprawdę bardzo wytrzymała konstrukcja. Na filmiku tego nie widzicie, ale jest ciężka. 1,5 kg to nie jest mało. To jest naprawdę, da się odczuć. Nie jest to klawiatura mobilna w żadnym wypadku. Co ciekawe, nie ma żadnych tych dodatkowych części dla jakichś gamingowców grających w RTS na makra i tak dalej. Makra oczywiście możecie zaprogramować, ale o tym później. W każdym razie nie ma żadnych dodatkowych tej części. Prosta, wąska klawiatura 45 cm, która zmieści się nawet do niewielkiej półki wysuwanej na klawiatury. U mnie takiej nie ma, ale mieściła się, bo próbowałem. Brak podstawki na nadgarstki. To może niektórych zabolać, bo tutaj, jak widzicie, klawisze są dość wysoko umiejscowione i trzymając ręce, one są dość wyraźnie podniesione w górę. Może to powodować drobny dyskomfort bardziej delikatnym graczom, natomiast no, mnie jakoś tam za bardzo nie przeszkadzało. Przewód opleciony, jak widać. Tutaj akurat żadnego zaskoczenia nie ma, to jest standard w tej cenie. Podświetlenie, o którym powiemy może trochę więcej, bo to jest coś, system Chroma, którym tutaj Razer zawsze jakoś się szczyci, zawsze lubi go pokazywać. 16,8 miliona kolorów, czyli pełna paleta z tego co wiem. W tym momencie jest ustawiona na zwykły zielony razerowski kolor, ale jest do tego aplikacja, w której możecie sobie wejść, oczywiście zapisywanie profili to jest wszystko jasne, no i podświetlenie, tutaj zaczyna się zabawa. Jak widzicie, efekt. W chwili obecnej są statyczne ustawione, natomiast jest reakcja, jest jakieś tam gwiazdki świecące, jest statyczne, jest fala, no i jeszcze kilka innych, których zaraz zaprezentujemy. Dajmy na to fala, wybieramy sobie kolor, w którym ma krążyć. No i sami widzicie, co się dzieje, dzieją się cuda. 16,8 miliona kolorów krąży między Escape'em a numerycznym Enterem, zahaczając przy okazji o logo Razera. Bajecznie, nieprawdaż? Nie wiem, czy ktoś lubi takie bajery, czy nie. Ja może niekoniecznie, ale kto chce, proszę bardzo. Starlight. Podświetlane pojedyncze klawisze. Taka trochę przestrzeń kosmiczna nam się tworzy tutaj. Poszczególne klawisze losowo, możemy sobie na dwa kolory, na przykład czerwone z zielonymi i w tym momencie będzie nam się robiła mieszaneczka. Częstotliwość mrygania, jasność, to wszystko, oczywiście tego jest mnóstwo. Bardzo fajnie, jeśli był jeden efekt, niech ja go tylko znajdę. Tutaj, proszę bardzo. Każde naciśnięcie skutkuje odchodzącymi falami od klawiatury. Taka trochę technologia przyszłości się robi. I jeszcze jedno chciałem zaprezentować. Spectrum Cycling to było? Czy to nie było Spectrum Cycling? Nie. Reactive? O, to jest bardzo fajne. W zasadzie, pisząc swoje imię, przez pewien czas te literki, które nacisnęliśmy, są podświetlone, potem powoli znikają. Drobiazgi, ale cieszą. Tu jest tylko i wyłącznie kwestia tego, kto co lubi i kto dobierze to do siebie. To jeszcze nie wszystko, bo teraz patrzcie na monitor. Jeśli ktoś sobie życzy, proszę bardzo, Chroma Workshop, czyli aplikacja znana wszystkim użytkownikom Razera sprzętu. Między innymi te klawiatury wspierają oficjalną integrację z grami, czyli na przykład grając Tomb Raidera możemy sobie pobrać podświetlenie dobrane do tej gry. Grając w jakieś inne produkcje, wszystko będzie podświetlone zgodnie z klimatem. Tutaj jeszcze było całe studio, że tak powiem, użytkowników, którzy mogą stworzyć własne jakieś takie profile podświetlenia. I tam jest tego 65 stron, więc proszę bardzo, bawcie się dowoli, przeglądajcie. Cuda, wianki, niewidy. Ja korzystam z klasycznego, statycznego, białego, ewentualnie z tego oddychającego tak zwanego, czyli lekkie podświetlenie białe, potem lekkie podświetlenie czerwone, dwa kolory mrygające. Zabawa jest przednia, jak ktoś nawet się nie zna na klawiaturach, tu bardzo chętnie się przygląda, co tu tutaj się dzieje.
Dość tego, sprawdźmy jak to działa. Uruchomiliśmy CS-a, czyli to, do czego ta klawiatura tak naprawdę nadaje się najbardziej. Gierki online'owe. Co by tu dużo mówić? Najpierw posłuchajcie. Głośno, prawda? Najgłośniej jest spacją. Spacja jest tak, jakbyście walili w starą maszynę do pisania z roku 72. Ewentualnie z 76. Może być i jest to irytujące. Ja lubię ciszę. Mnie to naprawdę przeszkadza. Oczywiście grając na słuchawkach już mam to gdzieś, powiedzmy sobie, ale mając jakiegoś współlokatora lub kogoś, kto jest obok w pokoju, a nie daj Boże w tym samym pokoju, to jest naprawdę cholernie głośno. To jest... Wyobraź sobie Tydeła i jego współtowarzyszkę w pokoju, gdy Tydeł gra w CS-a i tylko słychać stuk, stuk, stuk. Opierdziel murowany, to ja wam od razu powiem. To jest... Sam to doświadczyłem. To jest tak, że nawet jeśli gracie z kimś na TeamSpeaku, to osoba, która siedzi i słyszy was tylko i wyłącznie przez mikrofon, to stukanie jest naprawdę... Da się tego po prostu doświadczyć bardzo boleśnie, bo... Mechaniczna klawiatura robi swoje. Mój kolega, Bartek Woldański, którego może znacie, on na przykład jest zakochany w tego typu hałasie. On lubi, jak klawiatura mu głośno stuka, on lubi, jak to słychać. Oczywiście, jeśli chodzi o wydajność, to ja w życiu nie powiem złego słowa, bo każde naciśnięcie jest bardzo, bardzo wyczuwalne. Tu nie ma jakiegoś przypadkowego naciśnięcia przycisku. Tutaj nie ma możliwości, żeby przycisk się nie wcisnął lub zaciął. Jeśli o to chodzi, zero jakichkolwiek problemów, jakichkolwiek tutaj nieprzyjemności nie ma. Także do wydajnego grania jak najbardziej tak. Natomiast uprzedźcie wszystkich współlokatorów, że macie zamiar grać i koniec czytania książek, koniec drzemania, bo będę walił. A wyobraźcie sobie, co będzie podczas pisania tekstu, to wam też pokażemy. Dobra, chwilę pobiegałem, Inferno, nudna mapa, więc nie ma kogo zabijać. Myślę, że słyszeliście, o co chodzi. Wrócę się na pulpit, żeby pokazać wam jedną ciekawostkę. A mianowicie... O, chyba nawet się aktualizuje, albo nawet nie pozwoli się zobaczyć. Nie, no dobra. Aplikacja wbudowana do sterowników, która zbiera nasz movement, czy to myszki, jakbyśmy mieli podpiętą myszkę Razera, czy kliknięcia z klawiatury. Ona w tym momencie jest w takim trybie nie do końca aktywnym, bo mam uruchomioną grę, ale pokazuje, ile razy nacisnęliśmy, grając daną produkcję, przyciski. Czyli jeśli chcecie sprawdzić te 80 milionów kliknięć, to dzięki tej właśnie aplikacji możecie to naprawdę zrobić. Ale jeszcze chwila, uruchamiam edytor tekstu, sami zerknijcie. Gdzie ja mam edytor tekstu? Dobra, niech będzie nowy notatnik. Uwaga, przedstawiam się. Słuchajcie tego. Przyjemnie. Mówię wam, wracamy do czasów pisania na maszynach. Dość tego. Skracaj, Burzykowski, ten test, bo będzie znowu 15 minut. No i bardzo dobrze. 15 minut lania wody. Posłuchajcie. Klawiatura. Bardzo dobra. Nic do zarzucenia. Świetna wydajność, świetne czucie przycisków, świetna ergonomia. Dla mnie, mimo braku podstawki na nadgarstki, jest to bardzo wygodne. Trwała, naprawdę ciężka, niełatwo jest ją uszkodzić. Przyciski chcecie wyczyścić? Proszę bardzo. Technologia zielonych przycisków Razera o takim, a nie innym skoku, one są dość twarde to raz, a dwa, że skok jest taki dość głęboki, tu nie jest tak płytko. Ale jeśli chodzi o czyszczenie, no nie ma żadnego problemu, mogę komuś porobić psikusy i popodmieniać strzałki. To będzie dla was, nie wiem co z tym zrobić, nie naprawimy tego, to się wytnie. Cena 700-750 zł, w zależności od sklepu. Bardzo dużo.
tu już nie mam żadnej wątpliwości. To jest cholernie dużo jak za klawiaturę. I oczywiście one dla osób, które zarabiają na graniu lub na pracy na komputerze, może się okazać warta tych pieniędzy, bo klawiatura nie zawiedzie, ale dla kogoś, kto gra sobie amatorsko, no ja bym nie kupił. Sorry Razer. To polecasz czy nie? Dla ludzi, którzy grają zawodowo, polecam. Dla wszystkich innych, nie. Czyli dla bananów i hajsowych ludzi też polecasz. Co ma ten, kto ma hajs, może kupować. Kto ma hajs, albo kto jest recenzentem. Jak ktoś z hajsem, to może kupić tę klawiaturę. Jak ktoś z hajsem, to powinien kupić tę klawiaturę, bo ona jest wyjebana. Tylko, że trzeba mieć na nią pieniądze. I żeby ona w jakikolwiek sposób się zwróciła, trzeba mieć z tego pieniądze, z niej pieniędzy. A ty z niej pieniędzy nie masz? Mam. O, ty dziadu jeden. A widzisz, no i tu cię zaskoczyłem. Gdzie dorabiasz na boku? Polecam Razerka.